Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. 15 g stopu cynku i miedzi poddano działaniu kwasu chlorowodorowego. W wyniku tej reakcji chemicznej otrzymano 3,36 dm3 wodoru w warunkach normalnych. Oblicz skład procentowy badanego stopu. No to zaczynamy od tego, że mamy cynk i poddajemy go działaniu kwasu chlorowodorowego. To samo dzieje się z miedzią. Mamy tutaj dwa rodzaje metali. Cynk jest metalem, który jest bardziej aktywny od wodoru i ta reakcja tutaj zachodzi. Natomiast z miedzią reakcja nam nie zajdzie. Jest to jeden ze sposobów otrzymywania soli. Cynk łączy nam się z chlorem i wydziela nam się tutaj wodór. Tu są dwa wodory, dwa chlory, tutaj dajemy dwójeczkę. Ok. I teraz tak, z tej reakcji wynika, że z 1 mola cynku, czyli z 65,5 grama powstanie 1 mol, poczekajcie, sprawdzę sobie na pewno ten cynk, bo sobie chyba tutaj coś zapisałam źle, z 65 oczywiście gramów powstaje nam 1 mol wodoru o objętości 22,4, no bo to mówimy o warunkach normalnych. Zatem zapisujemy sobie tutaj, że z 65 gramów cynku powstaje nam 1 mol, czyli 22,4 decymetry sześcienne wodoru. Ile to będzie tego cynku, skoro my mamy 3,36 decymetra sześciennego wodoru? To, co jest po skosie do x, ląduje nam w mianowniku w dzieleniu, to, co jest w drugim skosie w liczniku w mnożeniu. Decymetry nam się skracają, wymnażamy górę, dzielimy z dołem i wychodzi nam tutaj 9,75 gramów. Ok, i teraz wiemy, że masa całej próbki tego stopu to 15 gramów, to zapisujemy sobie, że 15 gramów to całość, a całość na procenty to 100%. My tutaj mamy 9,75 gramów tego cynku, to ile to będzie procent? Dobra, x już był, to dajemy y. I teraz tak, y, no to mamy 9,75 gramów razy 100% na 15 gramów. Gramy nam się skracają, wymnażamy górę, dzielimy z dołem i otrzymujemy 65%. I to jest zawartość procentowa cynku. To zawartość procentowa miedzi, no to będzie cały ten stop odjąć ten cynk. Czyli w tym stopie mamy 35% miedzi. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.